Witajcie na kanale Strajkujemy. Dzisiaj odcinek o tym, jak podkręcać kulę bowlingową. Zacznijmy od tego, jak tego nie robić i nie zrobić sobie krzywdy. Jak jesteśmy na kręgielni, dobieramy sobie kulę wagowo i dziury na palce. I nie robimy żadnych tego typu ruchów nad garstkiem. Jak wyrzucamy kulę, nie robimy czegoś w taki sposób, bo jak widać, ona tak naprawdę nie skręca, ona się kręci w miejscu. Jak dodamy ruch taki do przodu, to ona tak naprawdę będzie się toczyć przez cały tor. I zobaczcie, ona praktycznie w ogóle sobie nie skręci, tylko cały czas będzie leciała w jakiejś tam linii prostej. Pamiętajcie o tym, że kule na kręgielni, tak zwane housebole, one mają powłokę zwykłą, plastikową i tak naprawdę nie jest zadaniem tej powłoki powodować to, żeby kula skręcała. Do tego mamy kule tak zwane rotacyjne, one się totalnie różnią budową, co możecie sprawdzić już częściowo w odcinkach o kulach. Także pokażę Wam, co można zrobić housebolem jedną ręką i na dwie ręce, a później pokażę Wam, jak pracuje kula już taka rotacyjna, powiedzmy z prawdziwego zdarzenia, profesjonalna. Podkręcanie to tak naprawdę nadawanie obrotów kuli. To jest najważniejsze, żeby nadać kuli obrotów. Wtedy to hasło podkręcanie troszkę nabiera innego znaczenia. Nie robimy tak jak w piłce nożnej, że chcemy, żeby ona poleciała łukiem, bo tutaj ta fizyka tak nie zadziała. Chcemy nadać kuli takich obrotów, żeby ta kula obracała się jak najszybciej w momencie wyjścia z ręki. Dlatego wyrzucamy kulę, najpierw uwalniając kciuk, a później uwalniając palce i nadajemy jej po prostu obroty. Każdy naturalnie nie ma ręki idealnie prosto, tylko jak ją zluzujemy, to jest pod delikatnym kątem. I taki kąt wystarczy, żeby nadać kąt kuli i jak nadamy jej obroty, zauważmy, mamy delikatny kąt, mamy obroty i wszystko wyrzucamy w linii prostej. Dzięki temu te obroty, jak się prześlizgnie po oleju, ona zaczyna łapać trakcję i zaczyna skręcać w stronę kręgu. Teoretycznie, jak ona po prostu wypadnie z kciuka, to ona już ma obroty. Dlatego nie robimy tak, nie machamy tak, nie cudujemy. Wyrzucamy kulę w swojej najbardziej neutralnej pozycji dla nadgarstka i wtedy mamy to, że ona zakręca. Staramy się, żeby nadgarstek był za kulą, a nie tak, bo tak nie jesteśmy w stanie nadać jej dużo tych obrotów. Im ręka będzie bardziej pod kulą, tym będziemy w stanie nadać jej tych obrotów po prostu więcej. No i wyrzucamy. Jak rzucić housebolem oburącz? Tak jak pokazywałem na filmiku, jak rzucać oburącz, tak teraz to troszkę powtórzymy. Ta ręka zastępuje kciuka. Jak widzieliście, mała prędkość, dużo obrotów i tak naprawdę ona praktycznie z rynny jest nam w stanie wrócić nawet taki zwykły houseball. Jest jeszcze jedna opcja nadania rotacji, teoretycznie najłatwiejsza. Tak jak w przypadku oburącz, nie wkładamy kciuka i po prostu wyrzucamy kulę w taki sposób. Trzymamy nadgarstek pod kulą, wahadło mamy tylko takie. I rzucamy. I w taki sposób tak naprawdę jest najłatwiej o obroty i o to, żeby ona skręciła, ale ten sposób jest najmniej stabilny i najbardziej taki kontuzjogenny dla nadgarstka, bo musimy być cały czas pod kulą i tutaj jest wszystko napięte. W momencie, kiedy dołożymy drugą rękę, już tutaj nie ma aż takiego napięcia. W momencie, kiedy mamy kciuk, jest to samo. Też nie mamy aż takiego napięcia, a w momencie, kiedy musimy trzymać tą kulę na nadgarstku, to najbardziej wtedy obrywa cała ręka tak naprawdę, łącznie z przedramieniem, ramieniem, bo musimy wkładać w to dużo siły, żeby tą kulę po prostu utrzymać. Dlatego jednak warto albo oburącz, albo z kciukiem.
Zaznaczmy tutaj, że to był typowy house ball, czyli tak naprawdę tylko tymi obrotami zapracowaliśmy, daliśmy jakąś tam trajektorię lotu tej kuli. W momencie, jak rzucimy nią bardzo szybko, to ona nie zdąży nam zareagować, bo nie ma takiej powłoki i kula poleci prosto. W miarę z dużą prędkością, jak najwięcej obrotów i zobaczycie, że już ta reakcja nie będzie aż tak mocna. Kula miała taką prędkość, że taki houseball po prostu nie ma szans, wyciągając się na tym oleju, zareagować tak, żeby skręcić. Nie jest to aż tak efektywne jak kulą rotacyjną. Jak już ktoś jest zainteresowany graniem bardziej na poważnie, warto kupić swoje buty, swoją kulę rotacyjną i taką kulą uczyć się i patrzeć, jak ona reaguje, bo też każda kula będzie reagowała troszkę inaczej na różnego rodzaju smarowania. Przejdźmy do kuli rotacyjnej, takiej, jaką już kupujemy dla siebie, której zadaniem jest to, żeby ona skręcała. I całe to skręcanie polega na tym, że ta kula w środku ma rdzeń, który w momencie wyrzucenia, nadania takich samych obrotów jak w przypadku housebola, zaczyna tą kulę stabilizować. Powierzchnia jest zupełnie inna, są to zupełnie inne komponenty i ona jest w stanie na tym oleju już wykonać pewien łuk, a w momencie, kiedy wpada na suche, rozładowywuje całą tą swoją energię z tych obrotów i mocną siłą uderza w piny. Tą kulą już rzucę swoją techniką dwuręczną. Jest to moja kula, dlatego nawet nie mam dziury na kciuka. Było widać, że kula miała prędkość, miała obroty, wykonała delikatny łuk, a później rozładowała tą energię, łapiąc trakcję i pod kątem po prostu wbiła się w piny. Dlatego zupełnie inaczej rzuca się kulami już swoimi rotacyjnymi, a tym houseballem. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że zrozumieliście, czym są tak naprawdę obroty, jakie dajemy, dlaczego ta kula skręca i dlaczego nie robić czegoś takiego z nadgarstkiem, jak chcecie ją podkręcić. Ja zapraszam do lajkowania, dawajcie komentarze, jakie chcecie mieć filmiki. Zapraszam na Instagrama, TikToka, Facebooka, do subskrypcji kanału. Do zobaczenia, cześć!